Cześć. Dzisiaj jesteśmy na bardzo fajnych trasach, mocnych trailach w okolicy Sobótki, konkretnie w masywie góry Wieżyca. Z nami jest zupełnie nowy Canyon Lux Trail oraz Paweł Sztańkę z Canyona, który nam więcej o tym rowerze opowie. Paweł, świetnie, że przyjechałeś, bo jeszcze przedpremierowo mamy okazję na tym rowerze pojeździć. Ja się przyznam, że to jest oczywiście taki typowy first ride. Ja przejechałem dosłownie 2 czy 3 zjazdy tym rowerem, jeden podjazd. No i pierwsze moje wrażenie to jest takie muskularne, przerośnięte cross country rower, który właściwie go nie znam, a od razu czuję się na nim bardzo pewnie, bardzo bezpiecznie, zarówno pod górkę, jak i z górki. Ale no oczywiście szczególnie z górki, no bo opony 2.4, 120 skoku i naprawdę taka no ścieżkowa geometria sprawiają, że ten sprzęt idzie w dół jak zły i naprawdę czuję się na nim super bezpiecznie, ale myślę, że tyle tytułem wstępu, dlatego że to jest zupełnie nowy rower w kolekcji Canyona, to jest sprzęt, którego jeszcze nie było. Oparty o platformę Canyon Lux, czyli wyścigówkę do cross country i maratonów rower, na którym spotkacie zresztą Matthew van der Poela, także naprawdę sprzęt sprawdzony w boju, ale koniec tego wstępu. Paweł, powiedz, skąd pomysł w Canyonie na taki rower? Na jakie potrzeby on odpowiada? Myślę, że dobrze zacząłeś, ponieważ ten rower odpowiada na potrzeby klientów tak naprawdę. Często słyszeliśmy opinie od ludzi, pytania, którzy pytali o to, czy że chcieliby pojechać maraton, ale czy na co dzień jeżdżą po ścieżkach, tak? Czyli potrzebowali roweru, który jednocześnie pozwoli im wystartować w maratonie jakimś, pościgać się, pojeździć szybciej pod górę, będzie lżejszy, ale również da radę na trailach. Obecnie w kolekcji mieliśmy Luxa, który, jak powiedziałeś, był taką typowo zawodniczą, lekką maszyną. Mhm. Był to rower typowo do ścigania o wyścigowej geometrii, a po nim był już Nevron, czyli taki model już zupełnie, można powiedzieć, ścieżkowy, trailowy, bardziej takim turystycznym, górskim zacięciu. Lux Trail, który tutaj jest z nami, wypełnia tą lukę, czyli jest rowerem, który pozwoli ci szybko pojechać pod górę, ale jednocześnie nie będziesz się musiał jakoś specjalnie ograniczać na zjazdach. No właśnie, to teraz sobie powiedzmy trochę o zawieszeniu i o geometrii, bo ja mam takie wrażenie, jak przejechałem, no mówię, dosłownie 2-3 zjazdy, 2-3 podjazdy, ale zawieszenie oczywiście zablokowane, jest zupełnie sztywne, świetnie podjeżdża, takie łatwe podjazdy, a jeżeli jest odblokowane, no to ma taką fajną płynność pracy, ale też na pewno nie jest takie przysiadające, nie jest takie pompujące, także to jest zawieszenie, które efektywnie podjeżdża. Na pewno to mogę powiedzieć, że ono jest chyba mocno zaczerpnięte z tego Luxa, bym powiedział, wyścigowego, więc jakby cała ta praca amortyzacji służy prędkości. Służy prędkości pod górkę, służy prędkości z górki, to czuć na pewno. Ale ten rower na pewno inaczej się prowadzi niż klasyczny Lux. No i właśnie chciałem o to zapytać, jakie są tutaj różnice w geometrii, bo z tego, co widzę już na pierwszy rzut oka, no są spore. Tak, to są najważniejsze właśnie różnice, o których ty wspomniałeś, czyli przede wszystkim geometria w tym rowerze jest zupełnie inna niż w wyścigowej wersji Luxa. Tylny trójkąt jest w zasadzie taki sam, odrobinkę cięższy, mocniejszy niż w przypadku Luxa wyścigowego, natomiast najwięcej zmian dzieje się w przednim trójkącie. Przede wszystkim jest zdecydowanie dłuższy reach. Dla rozmiaru M będzie on aż o 25 mm dłuższy niż w przypadku tej wyścigowej wersji, czyli można powiedzieć aż o rozmiar tak naprawdę. Jednocześnie dzięki zastosowaniu krótszego mostka niż w wyścigowej wersji Luxa mamy cały czas fajną, agresywną pozycję ułatwiającą podjeżdżanie, natomiast dłuższy przód daje nam więcej pewności na zjazdach, możemy zaatakować trudniejsze trasy. No i dodatkowo pomaga w tym też kąt główki, który tutaj wynosi z 67,5 stopnia, czyli jest o 2-2,5 stopnia bardziej płaski niż w wersji wyścigowej. No i dodatkowo 10 mm więcej skoku z przodu, czyli mamy 120 mm. Jeśli do tego dołożysz drobiazgi, takie niewielkie, typu inny dobór opon, grubsza guma z przodu, bardziej agresywny bieżnik, dostajesz rower, który, myślę, idealnie wypełnia właśnie miejsce między rowerem szlakowym a rowerem wyścigowym. Tak, to na pewno tutaj czuć podczas nawet tych pierwszych już przekręceń korbami. Mamy szerszą kierownicę, mamy dropera, który ma więcej skoku, mamy znacznie szersze opony i to wszystko sprawia, że ten rower po prostu jest gotowy na bardziej agresywne atakowanie traili i to czuć już podczas pierwszych zjazdów. A jeszcze jedno pytanie o skok. 120 z przodu, natomiast z tyłu? 110 z tyłu. Okej, okay, no to taki zestaw, można powiedzieć, obecnie popularny w tym segmencie downcountry. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że ciekawe jest to, że Canyon poszedł nieco inną ścieżką, bo tak jak powiedziałeś, wahacz jest identyczny jak w Luxie do cross country, tylko
tylko jest po prostu bardziej rozbudowany, jeżeli chodzi o wytrzymałość, powiedzmy. Tam minimalnie. Jest, dokładnie, przygotowany na większe obciążenia, powiedzmy, zjazdowe. Natomiast przedni trójkąt jest inny, jest dłuższy, więc to jest jakby, no, można powiedzieć, trochę inna rama. Fajny zabieg, bo z reguły producenci robią tak, że zostawiają przedni trójkąt ten sam, a jedynie wahacz się różni, bądź czasami nawet jest ten sam wahacz. Także to jest jakby zupełnie inne podejście niż stosują producenci, którzy próbują zrobić maszynę tego typu. Fajnie, no bo to powoduje, że ta maszyna jest oryginalna, jest też inna niż pozostałe tego typu, powiedzmy, lekkie trailówki, które mamy okazję spotykać na rynku rowerowym obecnie. Tak jak pytałeś o geometrię, tak naprawdę w niej tkwią największe różnice, bo jeżeli byś popatrzył tylko i wyłącznie na skok, no to co to jest 10 mm? 10 mm, jeżeli jeszcze uwzględnisz stack, daje ci, nie wiem, kilka milimetrów dosłownie różnicy w skoku tak naprawdę realnie na szlaku. Natomiast jeżeli wejdziemy głębiej, zobaczymy, że różnic względem standardowego, wyścigowego Luxa jest naprawdę bardzo dużo. Jest to absolutnie zupełnie inaczej jeżdżący rower niż jego wyścigowa wersja. Tak, no teraz ja myślę, że czas skończyć tę rozmowę, bo ja chcę po prostu na tym rowerze pojeździć, dlatego że potem mam nadzieję przekazać Wam kilka pierwszych wrażeń na temat tego, jak Lux Trail prowadzi się w terenie. A ja oczywiście jeszcze przed sesją miałem taką zagwozdkę, lycra czy shorty, no i oczywiście mam tutaj lycra na sobie pod spodem, ale nie, już po pierwszych przekręceniach wiem, że to jest rower, który owszem, możecie wziąć na maraton, spokojnie, on jest bardzo efektywny pod górkę, ale to jak się prowadzi tutaj na tych kamiennych schodach, to dla mnie świadczy, że to jest jednak rower, który ma w sobie takie geny maszyny, która prowadzi sobie na trudniejszych zjazdach. Kończymy, Paweł, idę pojeździć, no bo co, no nie chcę tracić czasu, chcę po prostu sprawdzić, jak ta maszyna sprawdza się w terenie. Dobrej zabawy. Dzięki. Kurczę, zablokowany podjeżdża jak wyścigówka do XC, naprawdę. Jest stabilnie na takim sypkim, nie powiem, kurde. Jak podjeżdżam, brakuje mi lajkry, bo ten rower jeździ jak cross country pod górę. Ale jak zjeżdżam, myślę, kurde, potrzebuję ochraniacza, bo mogę mocniej, ale się już boję o glebę. Także ciekawy charakter nowego Luxa Traila, naprawdę ciekawy. Zmęczyłem się. Fajnie ten nowy Lux Trail. Naprawdę rower, który daje mnóstwo możliwości w górach. Jest szybki, jest zwinny, jest stabilny. Po prostu pozwala dobrze pojeździć po górach. Ale więcej o tym, jak nowy Lux Trail jeździ, przeczytacie w artykule na portalu bikeworld.pl, do którego Was serdecznie zapraszam. A wszystkie szczegóły techniczne znajdziecie na stronie canyon.com. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia.